Poznańska Kooperatywa Spożywcza jako społeczność oparta na zaufaniu. Bardzo się cieszyłem, że zostałem w ogóle zaproszony tutaj do wygłoszenia tego... Tej grudnia na ziemi do prelekcji, chociaż ja bym wolał, żeby to była dyskusja, bo to jest tak, że tutaj poruszyłem tutaj wiele różnych tematów związanych w ogóle właśnie z działalnością społeczną i z, nazwijmy to, z odpowiedzialnością w gruncie rzeczy za społeczeństwo, za planetę, etc., etc. Nie czuję się w tych tematach ekspertem, czuję się raczej osobą, która po prostu doświadcza, uczy się i jakby poprzez to, że jestem właśnie w Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej, zwróciłem uwagę na bardzo wiele różnych tematów, które w pewnym momencie po prostu łączą się w jeden spójny obraz gdzieś tam naszej przyszłości. Fajnie by było, gdybyśmy w tą stronę zmierzali. Dlatego, że kooperatywa to tak naprawdę współpraca, współdziałanie, niegdyś nazywano to wszystko współdzielczością. Genossenschaft w Szwajcarii była pierwsza kooperatywa, już teraz sobie nie przypomnę, ale bodajże w latach 60. powstała właśnie o takiej nazwie. Te pierwsze kooperatywy teraz w tym takiej nowej fali, one zaczęły powstawać z uwagi na niezadowolenie społeczeństwa, głównie konsumentów, na to, jakie produkty można uzyskać. Chodziło o to, że wszystko jest związane z chemią, a ludzie chcą czuć się zdrowi. I to już miało miejsce w latach 60. Teraz jakby dopiero przypominamy to sobie jakby na nowo, tak? Odtwarzamy po raz kolejny historię. Historia po raz kolejny zatacza koło. Edward Abramowski natomiast napisał bardzo interesującą rzecz. Ja tutaj to po prostu przeczytam. Przepraszam, to było dziwne. Kooperatywa jest szkołą społeczną, gdzie ludzie uczą się sami radzić nad swoimi sprawami, organizować je, działać zbiorowo i solidarnie, reformować warunki swojego bytu własnym umysłem i własnymi siłami, gdzie poznają w praktyce złożony mechanizm ekonomiczny i społeczny dzisiejszego życia i sposoby zarządzania nim. No to pisał w latach 20. Podstawą jest natomiast kwestia tego, że razem wspólnie z innymi ludźmi postanawiamy coś zmienić. Postanawiamy się dogadać i osiągnąć jakiś określony cel na bazie jakiegoś sensu, który właśnie czujemy gdzieś tam wewnętrznie, że to powinno tak, a nie inaczej wyglądać. Dalej jest już tylko i wyłącznie kwestia wykonania tego pierwszego kroku, tego zapłonu, w którym my będziemy działać, a inni gdzieś tam albo pójdą razem z nami, albo chociaż zastanowią się nad tym, co sami gdzieś tam być może w przyszłości będą mogli zrobić. Chciałbym tutaj zadać wam takie pytanie, dlaczego, czy też jakie wasze są motywacje związane z oddolnymi inicjatywami społecznymi? Jak wy to czujecie? Z czego one wynikają? Dlaczego teraz? Znowu? Jakieś pomysły? Masz na myśli, że teraz jak to... są bardziej tak. Intensyfikowane? Tak, że teraz jakby mamy kolejną falę tych oddolnych inicjatyw, jakby wszyscy stwierdzają, że tak, jakby działają. Może też w społeczności, że tak powiem, zaczęło się wykształcać pokolenie, które wychowało się na internecie, które wychowało się na jakimś globalnym połączeniu wszystkich ludzi i zaczynamy też lepiej widzieć problemy, które dotykają naszego świata. I nie jesteśmy jakby zamknięci tylko w naszej lokalnej społeczności, w której żyjemy na przykład przez całe życie, tylko tam widzimy też, co jest się dzieje w innych krajach, jak żyją ludzie lepiej, jak żyją ludzie gorzej i możemy coś z tym zrobić. Super, szerokie spojrzenie, no. Coś jeszcze? To jest takiej bezsilności wpływania na górę, nie? Aha, okej. Okay. Władza gdzieś. No, tak mi się wydaje, że można zmienić coś wokół siebie dużo łatwiej niż wpłynąć na wyższe poziomy. Jasne. Czyli takie tutaj, co mówi koleżanka, takie właśnie bycie rozczarowanym, że pomimo, że głosujemy na kogoś, kto nam coś obiecuje, to i tak tego nie osiągamy, potem musimy pisać. I ja się na przykład spotykam często z takim murem, jakby podejmuję inne wybory, czy inaczej je żyję, to najczęściej spotykam się, dlatego też chciałam się zaangażować, bo spotykam się codziennie z takim, i tak nic nie zmienisz, to jest bez sensu. I tak cały świat, tak co, ty chcesz zmienić cały świat, a to właśnie jest dowód, że można zmienić środowisko wokół siebie i swoje życie, bo jakby... No może nas interesować, chcemy pomóc komuś na drugiej drugiej półkuli, ale no nie do końca jesteśmy za to odpowiedzialni. Chociaż jeżeli zaczniemy działać tu, to wpływamy na środowisko na całym globie. Ktoś jeszcze coś? Tak, troszeczkę znowu historycznie.
cała historia współpracy zaczęła się tak naprawdę od tego, że mieliśmy jakieś pole i była jakaś ilość ludzi, którzy z tego pola korzystali, z tego lasu korzystali, korzystali z tych zwierząt określonych, tych nasion. I to było tak, że pomiędzy nimi zaczynały powstawać jakieś tam nieformalne układy czy układziki związane z tym, że o to pole trzeba zadbać, no bo jak ja nie zadbam, no to ty nie będziesz mógł się też wyżywić. Niestety w obecnym systemie ekonomicznym nastąpiła taka pewna patologia, w której na bazie dokładnie tego samego pola, dokładnie tej samej metafory pola, jakiś mądry człowiek doszedł do wniosku, że to jest niemożliwe, żeby w społeczności coś takiego zaistniało, bo zawsze znajdzie się ten jeden, który będzie chciał to wykorzystać. W związku z czym trzeba stworzyć wszystkie możliwe prawa z tym związane, trzeba stworzyć sądy, które będą rozgraniczać jakiekolwiek konflikty i tak dalej, i tak dalej. Trzeba stworzyć wszystkie możliwe struktury, żeby zachować to pole w stanie nienaruszonym. Jak to widzimy, jak to w tej chwili wygląda, no to ktoś się chyba mocno pomylił. Bo ta współpraca kształtuje się zupełnie naturalnie pomiędzy ludźmi. Pod warunkiem, że właśnie nie ma tych jakichś dodatkowych elementów. I ten dodatkowy element zaistniał bardzo silnie w czasie rewolucji przemysłowej, w której to niektórzy stwierdzili, że mogą zakładać banki i pożyczać pieniądze, a inni stwierdzili, że mają wystarczająco dużo władzy, żeby przejmować ziemię, wywłaszczać innych ludzi, którzy mają mniej siły na to i robić z tą ziemią, co im się żywnie podoba. Czyli zaczął się tak zwany proces uwłaszczania. Ludzie, którzy zostali pozbawieni wcześniejszego domostwa, wędrowali do miast, zatrudniali się w fabrykach, w kopalniach, głównie to było w Wielkiej Brytanii, bo to gdzieś tam się zaczął ten proces. Tam byli kiepsko traktowani, warunki były ciężkie. Zazwyczaj było tak, że w kopalni jeszcze powstawały sklepy przykopalniane, jak wypracowałeś, to dostawałeś bon na ten sklep określony i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to było mało dla rodzin. Dlatego ludzie zaczęli się zrzeszać i stwierdzili, że razem mogą wspólnie zamawiać te same produkty, mając wpływ na ich jakość oraz w dużych ilościach na ich cenę. Tak w ten sposób zaczęły powstawać pierwsze kooperatywy w oparciu o potrzebę. Pierwszy boom, kolejny boom, może w ten sposób nastąpił w latach, w okolicach lat 20. w Stanach Zjednoczonych też mieliśmy bardzo silny kryzys ekonomiczny. Pierwsze kooperatywy w przeciągu dosłownie kilku miesięcy, to było najpierw mieliśmy kilkaset osób. Tydzień, dwa tygodnie później to już było 20 tysięcy osób, zupełnie jakby zmieniały się bardzo dynamiczne warunki egzystowania. Zresztą w chwili obecnej możemy ten sam proces obserwować. Dla przykładu zawsze wspominam o Chicago, gdzie w pewnym momencie przemysł samochodowy w tamtym mieście upadł, w związku z czym nie było po prostu żywności, nie było pieniędzy i tak dalej. Ludzie po prostu zaczęli gospodarować całe przestrzenie miejskie, zakładać własne ogrody społecznościowe i właśnie kooperatywizm zakwitł. Ostatnie przykłady, jakie mamy, są choćby z Hiszpanii. U nas w Polsce to było troszeczkę inaczej, bo my w momencie, w którym uzyskaliśmy niepodległość narodu, to nagle się okazało, że ten kooperatywizm to jest takie odzyskiwanie sprawczości, że my możemy jako społeczeństwo odbudować naród od podstaw. Nie ma wroga, więc wspólnie możemy osiągnąć coś znacznie lepszego. Zaczęły powstawać szkoły, tak? Szpitale i tak dalej, i tak dalej. To były rzeczywiście kooperatywy, o których w tej chwili marzymy. Chwilę potem jakby wspomnę, że plany nasze do 2030 zakładają również coś takiego. A w czasach obecnych pojawia się coś takiego, taki termin jak postzaufanie. Natalia Hatalska, analityczka trendów, zauważyła, że jako społeczeństwo na ten moment nie ufamy już nikomu, nie ufamy rządom oczywiście, nie ufamy mediom, bo wiemy, że jakoś tam są sterowane. Nie ufamy Facebookowi, bo wiemy, że tam większość osób jest opłacanych, jakby w czasie wyborów też możemy obserwować, jak to boty, nieboty, czy tam osoby po prostu zatrudnione agitują na jednych i przerzucają się. Podobne sytuacje zresztą mają w jakichś sklepach internetowych, na przykład też jest to zupełnie powszechna praktyka. Wydaje mi się, że jedynym odejściem od tego jest tak naprawdę bezpośrednia relacja z drugim człowiekiem. Nie ma innej możliwości.
No i właśnie, bo jak? Postwzrost jest koncepcją filozoficzną, nazwijmy to. Ja odczytam tutaj taki bardzo krótki tekst. Bardzo mi się on podoba, bo bardzo dobrze określa to, o co chodzi. W formie manifestu. Mamy dość zaklinania, że musimy być wydajni, elastyczni, innowacyjni, kreatywni, oszczędni, bo inaczej nie urośniemy. Jesteśmy już wystarczająco duzi, żeby wiedzieć, że to jest bujda. Potrzebujemy nowej filozofii, nowego ruchu, który pozwoli nam dzielić się zamiast sprzedawać, dbać o siebie zamiast konkurować, współpracować z przyrodą zamiast ją eksploatować, cieszyć się czasem zamiast pędzić wyścigów szczurów. I to właśnie nazywamy postwzrostem. Piękne słowo. Ta ziemia tutaj, jak widzicie, jest, no już jedno, co jest jakby wskazuje na to, jakby odwrócona ziemia wskazuje na to, że to jest tylko i wyłącznie pewna umowność, że wiele z tych koncepcji, jakich uczymy się w szkołach, pewnego paradygmatu postrzegania rzeczywistości, to jest tylko jakaś kalka, którą nabyliśmy. I czasem warto wprowadzić dysonans poznawczy i zacząć myśleć po prostu inaczej. Wyjść z pudełka. Natomiast ta nadgryziona forma symbolizuje to, że tutaj mogę się pomylić, ale gdzieś z początkami września widziałem w internecie taki post, który stwierdzał, że tego akurat dnia, w tym roku, zaczęliśmy żyć na kredyt. Czyli wykorzystaliśmy... W tym roku to był 18 maja. Ma 18 maja. No to moje informacje są w takim razie jakieś strasznie przedawnione. Czyli w przeciągu 5 miesięcy, tak jakby... Powyżej tych 5 miesięcy żyjemy na kredyt. No i jakby w internecie są bardzo fajne memy na ten temat, które bardzo moją uwagę przyciągnęły w pewnym momencie. No bo rzeczywiście, u kogo żyjemy na ten kredyt? A to jest w ogóle najpiękniejsze. Na podstawie zawartości dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze jej wartość pieniężną oszacowano na 4,3 miliardy funtów. Akurat wystarczy na spłatę długu ziemi. Absurd. Absurd absurdem powiem. Dlatego na szczęście powstają różnego rodzaju koncepcje, taka jak między innymi gospodarka obiegu zamkniętego, która jest bardzo świeżą koncepcją? Wydaje mi się, że nie. Że jakby to jest naturalne i jakby jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień, żyjąc w naszych gospodarstwach domowych, tylko byliśmy może bardziej kiedyś. Jak nie było tego wszystkiego, jak nie zachłysnęliśmy się tym konsumpcjonizmem i nasi rodzice nie stwierdzili, że okej, nigdy niczego nie mieliśmy, w związku z czym teraz po prostu będziemy brać jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ta koncepcja uczy odpowiedzialności. Odpowiedzialności za to, czego nabywamy z każdym naszym dniem, w każdym kolejnym sklepie i co z tym dalej robimy. Uczy również producentów odpowiedzialności za to, co dzieje się z ich produktem od samego początku do samego końca. Uczy organizatorów tego, czy warto wydrukować te plakaty i co się z nimi dalej stanie. Jakie tusze zostały użyte do tych plakatów i tak dalej, i tak dalej. Jak się głęboko nad tym zastanowimy, to w każdym naszym życiu, w każdej naszej decyzji warto przemyśleć to, skąd to przyszło i dokąd to za chwilę pójdzie. Mamy teraz cały tydzień tego. Myślimy, zastanawiamy się. W takim prywatnym życiu na pewno jakby wszyscy to znacie, a jak nie znacie, to takie pytania możemy sobie zadawać. W jaki sposób mam... Może powinniśmy sobie zadać też pytanie, jak mam się nauczyć odmawiać. To czasem jest też trudne. My z Agatą mamy duży problem z jakimiś prezentami, które otrzymujemy i myślę, że to nie wiadomo, co za bardzo z tym zrobić. I pozostaje koncepcja taka, żeby zapisać, od kogo się dostało i oddać napisem dobro powraca. Natomiast jest to społecznie nieprzyjęte zbyt dobrze. Nie, zapisać od kogo i oddać. Teraz już mogę oddać do podzieli. Zapisać od kogo i oddać innej osobie, żeby nie trafiło do tej samej. No właśnie, ale tylko ja nie chcę tej innej osobie wrzucać tego problemu. Bo to jest tak, że ja dostaję czekoladki Merci, ja wiem jak one są wyprodukowane, nie? Chemicznie ze sztancy. Ja po prostu będę się czuł źle, jeżeli przekażę to dalej.
to co mam z tym zrobić? No właśnie, to jest problem. Oddać, nie zjem tego. Zjeść pudełkiem. Zjeść pudełkiem. To jest dobre. To jest dobre, ale to jemu oddam i powiem, żeby zjadł z pudełkiem. A on ten żyje. Z drugiej strony, jeżeli... Mocno, nie spodziewałem się. Komuś, kto nie ma takiej świadomości, nie odżywia się tak, on i tak pójdzie kupić najtańszą czekoladę. Tak. Bo je najtańszy tak. ser, najtańszy chleb. Tak. Więc jeżeli mu to oddasz, to dla niego to będzie wow, bo chociaż tak. będzie miał trochę smaku. Więc... Tak, on się z tego ucieszy. Może nie warto mu pisać tej kartki, że dobro powraca. Może on nie musi mieć całej tej świadomości. Bo to jest po prostu inne pojmowanie. Tak, jakby takim samym torem też idą moje myśli w tym przypadku. Niczego lepszego nie wymyśliłem. Bo też nie czuję się dobrze, żeby to po prostu wyrzucać, nie? Bo to jakby też nie jest okej, okay, w moim mniemaniu przynajmniej. A mówimy tak o prezentach spożywczych, czy ogólnie o prezentach? Ogólnie. Ja słyszałem o takim pomyśle, że niektóre rodziny się dzielą między sobą listami rzeczy, które potrzebują i każda osoba w rodzinie ma taką listę i oni na z okazji, nie wiem, Świąt Bożego Narodzenia, czy taki większy świąt, po prostu ją sobie udostępniają Super. I tyle. Super. I wiadomo, i po pierwsze ktoś patrzy na to i, no, i nie dostanie rzeczy niepotrzebnych. Jak najbardziej my też zresztą to praktykujemy. No i druga rzecz jest też taka, że można zamiast przedmiotu komuś dać po prostu doświadczenie. I to jest też super. Szczególnie w obecnych czasach jest to takie, nie? Interesujące. Też biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam już nie mamy tych potrzeb takich podstawowych, to rzeczywiście te doświadczenia są fajne. Te wszystkie kwestie, jakby mam wrażenie, że w Polsce są bardzo fajnie osiągalne i jest super, natomiast mam duży problem z naprawą. Jakoś tak jest, że na przykład ostatnio koza przygryzła mi mikrofon. Nagrywałem film po prostu w koziarni, koza przygryzła ten mikrofon. Nie mam jak go naprawić. Nie ma w ogóle u nas w Polsce czegoś takiego. Wiem, że w Szwecji bodajże, czy w Norwegii zaczynają powstawać po prostu pierwsze przetwórstwa. Zakład jest u nas, ale zakład też nie jest za bardzo zainteresowany tym. Jeszcze jakby Poznań sobie z tym nie do końca poradził. Ale reszta jak najbardziej jakby już istnieje. Czyli nie będziemy z tego 4 listopada naprawiać elektronikę, więc spróbujemy. Okej. Bo ogólnie z naprawami jest teraz problem. Po pierwsze zanikły te zawody, czy specjaliści. Nie opłaca się. Po drugie produkty są tak niskiej jakości, jeżeli czasem naprawa butów czy czegokolwiek przewyższa koszty butów, no to do tego się po prostu nie robi. Tak. I to powoduje właśnie te zanieczyszczenia, ale też to, jakie produkty mamy, nie? Ale tak jak mówisz, że jeżeli będziemy my walczyć o to... Szukaj dobrych wzorców. To jeżeli będziemy po prostu szukać innych produktów, no to one będą innej jakości, bo teraz wszystko jest jakby... Ono się psuje dopiero jak minie gwarancja. I to jest na 2 lata, nie? To jest obrazowe w sumie. Tak. I nie da się tego nawet naprawić, bo u nas jeszcze się da na przykład komputery naprawić. Jak mi się popsuł komputer za granicą, to tam już w ogóle nie ma... Ciężko jest znaleźć. Tak, bo w Poznaniu jest jeszcze pełno takich ludzi, ale już na zachodzie jest ich, to jest gorzej niż w Szewce. Ale był też kiedyś pomysł, to bodajże... Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to był taki model telefonów, które składał się z takich małych pudełek. I był ekran telefonu, a z tyłu były jakby takie możliwości połączenia i przyłączania do tego różnych pudełek, czyli na przykład powiedzmy, byłoby tam, że jedna... Zmiana procesora na przykład i tak dalej. Czyli inna bateria, na przykład mniejsza albo większa. Tak, słyszałem o tym projekcie. Tak, i no to na przykład się nie przyjęło, ponieważ telefon nie wygląda wtedy aż tak dobrze, czy też nie wszystko... Był też drogi i trochę się psuł. Tam było wiele kwestii takich użytkowych, bo to jest tak też, że do pewnych rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jak jest telefon, to on ma działać, on ma trzymać tą baterię i tak dalej. I odejście od tego standardu jest trudne, też dla nas po prostu, w codzienności. Ale fajnie, że takie projekty i pomysły powstają. U nas w kooperatywie na przykład mamy takie naklejki na słoiki, w których, żeby oddawać słoiki, jakby wszystkie rzeczy są wielokrotnego użycia, jakby zwracamy na to dużą uwagę, przede wszystkim dlatego, że Kasia Wągrodzka w pewnym momencie przyszła do kooperatywy, oburzyła się, że w ogóle jak to tak może być. No i potem jakby te zmiany zaczęliśmy po prostu wdrażać. Nie? Ekonomia dobra wspólnego to też jest kolejny taki bardzo, bardzo wartościowy temat. U nas w Poznaniu w pewnym momencie, nie wiem czy to w tej chwili dalej istnieje czy nie, ale mieliśmy bank czasu.
lepszy świat, ogłosił coś takiego i wykonywał, czyli można było się jakby wymieniać na zasadzie czasu po prostu. Ja coś dla ciebie zrobię przez godzinę, jak ty dla mnie coś zrobisz przez godzinę. Wiem, że w Warszawie dalej istnieje wymiennik. Jest to też w Poznaniu, natomiast w Warszawie jest to po prostu na większą skalę to działa. To jest bardzo ważna kwestia tej masy krytycznej, w której rzeczywiście jest się z kim za co wymienić, bo bardzo często jest tak, że w niewielkich społecznościach po prostu jest z tym problem. Natomiast jako kooperatywa jesteśmy tutaj. Zostaliśmy między innymi wymienieni tutaj w jakichś tam, co są takie badania dotyczące właśnie tego typu ekonomii. Trochę mnie to śmieszyło, ponieważ tutaj jest bardzo wiele nieporozumień w gruncie rzeczy, bo te wszystkie kwestie związane na przykład z Uberami i tak dalej, czy z tymi samochodami, które teraz mamy, Nexty i tak dalej, to nie jest ta sensu stricte ekonomia dobra wspólnego. To są projekty... One są tam wymienione, tak? Oczywiście. To są projekty biznesowe, które korzystają z niektórych wycinków, ale to zupełnie nie jest to. I jest tu taki pomysł w kooperatywie, żeby kupić w końcu samochód. Po prostu ten samochód będziemy wymieniali sobie, w zależności od tego, kto co będzie potrzebował i tak dalej, i tak dalej. Tak, no ktoś na tym zarabia. A to jakby chodzi o to, że po prostu nie ma tych dodatkowych pośredników, nie ma tych dodatkowej kontroli. Czy myślisz sobie poznańską Ikarię? Nie wiem, czy znacie tą Ikarię? Czyli z tych 5 stref, niebieskie strefy, w których ludzie żyją najdłużej i między innymi w Europie, jest to w Kalifornii, w Japonii, na Okinawie, a blisko nas jest na Sardynii, właśnie na Ikarii. I moje marzenie jest pojechać na tą Ikarię, ale jakoś tak się nie mogę wstrzelić czasowo, dlatego że jechać tam w sezonie, to lepiej poza sezonem, dlatego że jest mniej osób. I oni, ja rozmawiałam z wnuczką takiej Ikaryjki, Greczynki, i ona mówiła, że właśnie tam sklepy są od 13 otwarte. Czy tam ludzie, ci, którzy się znają, starają się nie używać pieniędzy, wymieniają się. Ja ci zrobię to, ty mi zrobisz to, ja ci dam to, ty masz to. I to właśnie jest takie to trochę, o czym my mówimy, tylko tam to naprawdę istniało. I te czasy, bo oni nawet chyba się bronią przed marketami, przed... No i tak żyją w takiej małej społeczności i to jest naprawdę piękne. Jest coraz więcej takich społeczności opartych na własnych, indywidualnych walutach. I to jakby to są takie projekty, które coraz częściej jakby po prostu powstają też u nas w Europie, na szerszą skalę. Żeby dywersyfikować po prostu, żeby się oddzielać od tej ekonomii, która jest dość niestabilna w obecnych czasach. Tylko żeby rzeczywiście składać ten nacisk na tą wymianę społeczną. Ktoś kiedyś, Krzysztof Lewandowski, alterekonomista warszawski, obliczył w pewnym momencie, że żeby taka alternatywna sieć powstała, potrzeba 120 tysięcy osób, bo te 120 tysięcy osób ma taki potencjał, że wszystko jesteśmy w stanie wytworzyć w tym gronie. Wszystko naprawić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj u nas w Europie mamy pana Christiana Felbera, który w Austrii już w tej chwili odpala takie projekty dla firm, dla biznesu, które polegają na ocenie ich biznesu na bazie ludzkiej godności, solidarności, sprawiedliwości, ekologii oraz demokracji jawnej, tak zwanej partnerskiej, i docelowo mają one być, w zależności od ocen, jakie uzyskają, zwolnione z podatku VAT, żeby promować tego typu zachowania po prostu na skalę ogólnopaństwową. Christian Felber. On był chyba 2 lata temu w Polsce, w Gdańsku. Okej, okay. Jak mówimy o takich tematach, to przechodzimy do tematu związanego z podejmowaniem decyzji, czyli do demokracji partycypacyjnej i paneli obywatelskich. Jako kooperatywa zaprosiliśmy ostatnio tutaj do Poznania Marcina Gewina, który ładnie wytłumaczył, na czym to polega. Chodzi o to, że mamy jakiś budżet obywatelski i warto wywalczyć jak największy ten budżet obywatelski, żeby mieszkańcy mieli na co w cudzysłowie głosować. A następnie odpalić panel. Na czym to polega? Mamy jakiś ważny temat. W Lublinie był panel dotyczący smogu, w Sopocie bodajże też. W Irlandii odbył się panel obywatelski dotyczący aborcji. Z tego, co mi wiadomo, to chyba w Belgii na ten moment jest w ogóle planowany alternatywny rząd, zmieniający się cyklicznie w oparciu o panele obywatelskie.
Na Islandii też coś było, ale już w tej chwili sobie nie przypomnę, na bazie tej zawieruchy związanej z systemem bankowym i tam w ogóle z wymianą całego rządu. Polega to na tym, że losujemy określoną liczbę osób z danego rejonu, czyli na przykład z naszego miasta, która jest w jakimś sensie odpowiadająca. Są jakieś tam dane statystyczne na temat tego, ile mamy w mieście kobiet, ile mamy mężczyzn, więc stylu kobiet i stylu mężczyzn głosujemy. Jeżeli mamy ileś osób, którzy są biznesmenami albo pracują w jakichś i tak dalej, dzielimy jakby społeczeństwo na wiele różnych kawałków i w tych kawałkach losujemy osoby, które zapraszamy do wspólnego kręgu. I teraz ten krąg ma za zadanie wyedukować się na dany temat, czyli na temat, na przykład na temat smogu w danym mieście. I to jest tak, że na tej bazie ta decyzja, którą ten panel wyprodukuje, w cudzysłowie, ona musi zostać następnie przez Urząd Miasta przyjęta i wprowadzona do realizacji. I tak się udało i w Lublinie, i w Sopocie, i tam w tej chwili trwają bardzo szerokie zmiany związane z wymianą piecy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły, natomiast to już mamy u nas w Polsce. To już jest. To już działa. Mam pytanie? Tak. Co znaczy wyedukować się? To znaczy, że zapraszane są osoby, eksperci z tych wszystkich z danych dziedzin. I to zarówno osoby za, jak i przeciw z różnych opcji, po czym te osoby w ramach jakiegoś tam głosowania i tak dalej podejmują decyzję tak zwaną super większością. Czyli powyżej 80%. Czyli ta dana osoba staje się po prostu ekspertem w danym temacie. Czyli decyzje są podejmowane na bazie ekspertstwa. I właśnie czymś takim są organizacje drugusowe, które w tej chwili coraz szerzej, no może to jest tak, że ja w tym siedzę, w związku z czym coraz więcej osób na ten temat mówi. Natomiast chodzi o to, że rezygnujemy, tak w dużym skrócie, chodzi o to, żeby przestać opierać się na hierarchiach i na dowodzeniu kimś, a oprzeć się na wszystkich ludziach związanych z ich kompetencjami, z ich wiedzą. Na specjalizacjach, czyli na tak zwanej holarchii, czyli działaniu zupełnie poziomym, wspólnym podejmowaniu decyzji, na odpowiedzialnościach tych osób, na zaangażowaniu, a nie na... Czyli zmiana społeczeństwa, takiego myślenia właśnie, że o profesor, o dyrektor, tak. O ksiądz, coś tam. Dokładnie tak. Ja w bardzo dużym skrócie, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jest dużo materiału w internecie. Tylko tutaj wspomnę, że są takie trzy podstawowe filary. Turkusowe samozarządzanie, związane z odpowiedzialnością i z brakiem hierarchii. To jest odpowiedzialność za cały system, jak i za samego siebie, no bo ja chcę pracować w danej organizacji, w związku z czym czuję się za nią odpowiedzialny, czyli będę podejmował takie, a inne decyzje, które będą służyły tej organizacji. Na dążeniu do pełni, czyli samorealizacji i spójności, czyli ja będę w tym moim działaniu szczery, ja będę się odnosił z szacunkiem, bo też jakby chciałbym, żeby do mnie w ten sposób się odnoszono. I na tak zwanym celu ewolucyjnym, czyli perspektywie. To jest porównywane do żywych organizmów, które mają do spełnienia jakieś funkcje. Nie na wyznaczaniu sobie sztywnych celów do osiągnięcia, typu zarobimy tyle i tyle, tylko na tym, co my tak naprawdę chcemy razem wspólnie zrobić. Czyli na takich bardziej miękkich rzeczach niż czysto i konkretnie biznesowo. Mogę mieć jeszcze pytanie do braku hierarchii. Jakie są główne wady hierarchii w takim razie? Jakie są główne wady hierarchii? No to jest tak, że bierzemy pod uwagę, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład dużą korporację, to jeżeli ja na przykład spotykam się z klientem i widzę, że coś nie działa w tym miejscu, że na bazie mojej komunikacji pewne rzeczy mogłyby się odbywać szybciej, pewną sprawę mógłbym załatwić szybciej i tak dalej, to często jest tak, że dopiero decyzję, ja nie mogę podjąć tej decyzji, bo ja jestem tylko pionkiem w tej całej układance. Ja przekazuję to do swojego kierownika, kierownik przekazuje to do kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy bardzo długi okres czasu z tym związany. To jest też tak. Proces decyzyjny, ale tak. Z drugiej strony też mamy tak zwane organizacje, które są, kiedy szef tak mówi tak, bo tak.
mimo tego, że nie ma kompetencji, że nie zna się na tym, ale przychodzi i mówi, okej, okay, ja jestem szefem, robimy tak, to tak, ale to w tym momencie wiąże się z mówieniem i twoją tak naprawdę frustracją, że pracujesz w takiej organizacji, no bo jeżeli ty masz kompetencje i dostajesz po łapkach pierwszy, drugi, dziesiąty raz, no to twój, może być sposób nie tylko zaangażowania, ale samozadowolenia pracy z takiej organizacji po prostu spada do zera. No to ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że jeżeli ja się nie czuję władczy, tak? Ja nie mam władzy w podjęciu decyzji, to ja się nie czuję również odpowiedzialny za tą firmę. Co oznacza, że ta informacja tak naprawdę, ona tam nie dotrze do góry. Ja po prostu stwierdzę, że a po co mam tak to robić? Tak jak w komunizmie. Wszystko jest wszystkim, więc nie jest więc moje. Nikt nie dba. No właśnie, tak jak siatki przestali dawać. Jak są siatki za 7 groszy czy za 8, to ludzie nie biorą. Ale jak są za darmo, to ludzie 10. Jeśli ktoś na przykład nie czuje dobrze w tym, że musi podejmować jakieś decyzje i woli być osobą, która wykonuje czyjeś polecenia? To jest okej. Okay. Jakby wchodzisz po prostu w bliską relację z tą osobą, z którą gdzieś tam te decyzje, od której te decyzje płyną. I z dużym prawdopodobieństwem szybko będzie tak, że będziesz po prostu ty rosła w swoją siłę ekspercką, ale tamta osoba będzie korzystała na twoim zupełnie świeżym spojrzeniu. Bo ona też będzie otwarta na tą wymianę z tobą. No pewnego rodzaju hierarchii nie da się uniknąć pod względem doświadczenia. Na przykład wiadomo, że osoby ekspertstwa mniej doświadczone słyszą bardziej. No i wiadomo, że zazwyczaj powinno być tak, że ten szef w tych tradycyjnych korporacjach, chociaż nigdy w takiej nie pracowałem, powinien być najbardziej doświadczony, prawda? Tak, tylko to jest tak, że ten szef ma pod sobą, nie wiem, 15 działów i trudno, żeby on... Czasem komunikacji, no tak. Ale trudno też, żeby on był doświadczony w tych wszystkich działach. Nie? On jako szef, dobrze by było, gdyby był taką osobą spinającą to wszystko, dbającą o komunikację, o przepływ informacji, tak? O to, żeby to wszystko fajnie prosperowało, a nie osobą, właśnie, a nie osobą decyzyjną. I to byłoby tak bardziej na równi dbający. Z tymi osobami decyzyjnymi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Z kolei, kiedy jesteś szefem, musisz zarządzać, to wszyscy od ciebie oczekują tak. Tej decyzyjności i podejmowania nawet arbitralnych decyzji. Tak. To też jest trudne, bo się to nie jest przyzwyczajony do takiej hierarchiczności. Zdecydowanie tak. I tworzy to różnego rodzaju po prostu patologie. Ktoś od ciebie wymaga, że to przecież ty tutaj będziesz zarządzać, a próbując wprowadzić jakiś inny model zarządzania czy podejmowania tak. Decyzji, to jest bardzo trudne. Ja wrócę na ten momencik. Tworzy to różnego rodzaju patologie związane właśnie z tą samorealizacją i spójnością. Tak? Ja nie mogę być spójny, ja nie mogę być szczery ze sobą. Ja na przykład jestem szefem, ja muszę podjąć te wszystkie informacje, te wszystkie decyzje. Ja muszę zadbać, ale ja nie mogę im powiedzieć, że coś jest nie tak na przykład u mnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to już od samej góry zaczyna się taka pewna po prostu niestabilność, gra. I ma to oczywiście przełożenie na wszystkie inne dalsze procesy w całej firmie, czy we wszystkich organizacjach, które w ten sposób działają i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście coraz jakby większa jest tego świadomość, coraz częściej się od tego po prostu odchodzi. No i teraz jak już omówiliśmy sobie takie wielkie tematy, wydaje mi się, że dość szeroko, jakby wyczerpująco, no to jak to jest u nas w kooperatywie? W pewnym momencie się spotkaliśmy i postanowiliśmy, że do 2030 roku założymy dom seniora, żeby zadbać o siebie na starość, żebyśmy my się też mogli czuć dobrze. Tak jak to było kiedyś w kooperatywach. Wcześniej mamy domy społeczne, wcześniej mamy, co my tutaj mamy, sklep, klub, salę wykładową, restaurację, mamy mobilną dowózkę, mamy alternatywną walutę, mamy sklep i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim określiliśmy sobie nasze podstawowe cele i sens istnienia. I to jest zaufany dostarczyciel żywności dla lokalnej społeczności. Która opiera się przede wszystkim na pozyskiwaniu dobrych produktów. Celowo używam tutaj słowa dobry, a nie ekologiczny, a nie organiczny, bo te wszystkie tematy są już całkowicie zajęte. Ja teraz jakby zdobyłam coraz większe doświadczenie w tym, bo miałem taką przyjemność wielką spotkać się z rolnikami, którzy tworzyli nasz ruch ekologiczny od podstaw. Tutaj u nas w Polsce w roku 26 bodajże przyjechał Rudolf Steiner i nauczył Polaków rolnictwa takiego podejścia biodynamicznego. Oni się tam, niektórzy się zapalili, niektórzy stwierdzili, że to jest mrzonka, idiotyzm, etc., etc. Natomiast wszyscy gdzieś tam zaczęli się zastanawiać,
Ale biodynamiczne, czyli zgodne z fazami Księżyca? Tak. Dokładnie tak, bo to na tym polegało. Natomiast jakby to wszystko było na fali tego, że nastąpiła bardzo duża chemicyzacja rolnictwa, była wojna i tak dalej. Bardzo silnie trzeba było pozyskiwać bardzo duże ilości, po prostu masy w cudzysłowie, z konkretnego areału, co natomiast przekłada się po prostu na niszczenie tych roślin, a w efekcie na, w sposób bezpośredni na nasze zdrowie. I to byli akurat ludzie, którzy zaczęli się tym bardziej interesować, zaczęli z tych korzystać z pewnych doświadczeń, próbować to na swoich polach działać i tak dalej, i tak dalej. Ci sami ludzie w roku 90 założyli Stowarzyszenie Kolat. I to tak naprawdę był pierwszy certyfikat tutaj u nas w Polsce. Natomiast on nie miał kompletnie nic wspólnego z certyfikacją Unii Europejskiej, która jest już certyfikacją polityczną, związaną również z... Z tego, co ja w tej chwili się orientuję i jak ja na to patrzę, to rolnictwo ekologiczne coraz bardziej zbliża się do rolnictwa standardowego i wspólnie mają stworzyć taką unię rolnictwa, w cudzysłowie, proponowanego przez Unię Europejską. Natomiast w gruncie rzeczy nie ma to nic wspólnego z tym, jaką my żywność staramy się promować, czyli z taką żywnością opartą o z dziada, pradziada zasady związane właśnie czy to z księżycem, czy to z permakulturą, czy to z użyciem jakichś biologicznych środków oprysku roślin w postaci długo leżakującej pokrzywy i tak dalej, i tak dalej. Czyli naturalnych sposobów ochrony roślin, jakby poznania tych roślin, poznania tej gleby w miejsce jej kontroli. I robimy to w ten sposób, że po prostu jedziemy do tych całych naszych rolników i patrzymy, co oni tam mają, jak prowadzą to wszystko, a bardzo często też ich edukujemy, bądź my się edukujemy na tej bazie. Dzięki temu między innymi założyliśmy ogród permakulturowy, ale o tym za chwilę. Produktów mamy w bród. Jest to w tej chwili około 500 produktów. Jest cała grupa osób przeznaczona do opiekowania się tym i sprawdzania, i dlaczego tak, a nie inny, i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne produkty, bo mamy na przykład też daktyle, tak? Mamy też produkty, które przyjeżdżają skądś, kto się zamawia i tak dalej. Natomiast taką podstawową i naczelną zasadą jest to, że każdy z nas dostarczyciel powinien być również członkiem społeczności, czyli członkiem kooperatywy. Czyli czuć tą, w cudzysłowie, odpowiedzialność, że to, co ląduje u niego na stole, to ląduje też na moim stole, a nie odwrotnie, że on produkuje coś specjalnie i sprzedaje, przyjeżdża tutaj na zasadzie sklepu. Mamy też między innymi płaskórkę, samoprze, jakieś stare odmiany mąk i na tej bazie przygotowywane chleby. Tak, mamy kiszonki, napoje probiotyczne i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo. Będę zapraszał na spotkanie z osobami, które chcą, które po prostu przyjmują. Ceny klasują się w ten sposób, że są niższe od tych w sklepach ekologicznych, ale są wyższe od tych, które można, za które można kupować w jakichś supermarketach i tak dalej. No bo siłą rzeczy jakby nie ma takiej możliwości, żeby zejść tak nisko. Natomiast my też bardzo dużą wagę przykładamy do tego, żeby nasz rolnik mógł wyjechać na wakacje. Tak? No jaja ma ci tańsze, po 0 złote widać. Żeby czuł się... Wiesz co, jaja... Po 90 groszy. W tej chwili już są po złotówki. Nie, to zależy, które. Tak. Wiesz co, ale te zwykłe są już po złotówce, a jaja... To są stare dane. Zielone nóżki mamy i zwykłe. Natomiast chodzi o to, żeby ten rolnik po prostu jakby traktować go godnie, tak? I rolnik nie tylko rolnik, bo jakby przecież różne osoby dostarczają do nas. Na cenę składa się coś takiego, czyli mamy osoby, które koordynują dane zakupy, daną sesję zakupową i część tych pieniędzy przeznaczamy dla tego człowieka, który tam siedzi, który to musi ogarnąć. Jest to mniej więcej 10 godzin pracy po prostu, tak? A do tego jeszcze ma trzech pomocników i co tydzień te cztery osoby przeprowadzają cały proces. 10 godzin tygodniowo, tak? Znaczy to jest tak, że główny koordynator to jest 10 godzin, a pomocnik to są mniej więcej 4 godziny. W określonym zakresie. A 4% przeznaczamy na nasz fundusz gromadzki, w zależności od tego, jak coś się będzie działo, to żeby móc szybko zareagować. Taką sytuacją było na przykład pomoc w trakcie, no to było 2 lata temu huraganu
w Marszewie, w naszym głównym w sumie gospodarstwie rolniczym, zerwało dach. W związku z czym mogliśmy im natychmiast pożyczyć bez jakichś tam odsetek i tak dalej 10 tysięcy złotych, za które oni natychmiast mogli po prostu zacząć wszelkie prace. Okazało się, że ubezpieczyciel przyszedł dopiero chyba po 2 miesiącach, a pieniądze w ogóle przyszły po tam, nie wiem, 3. Także to rzeczywiście uratowało im całą sytuację. Drugą częścią jest właśnie wsparcie członków, lokalnych dostawców, rolników, no i bez pośrednictwa, ale to jakby o tym nie wspomniałem, natomiast wydaje mi się, że to jest oczywista sprawa. No, skłaniamy się ku lokalności, nie wszystkie produkty oczywiście można załatwić, mamy między innymi kawę od zapatystów, która jest też między innymi dostępna w Zemście, no ale przyjeżdża ona z Meksyku, również od kooperatywy. No, także jakby skłaniamy się ku innym podobnym tego typu inicjatywom na całym świecie. No i co jakiś czas w ramach potrzeb jakichś po prostu jedziemy tam realnie pomagamy na miejscu. Tutaj akurat są te fajne i miłe prace, też jakby pierwszy raz w życiu miałem okazję tutaj dojść kozy. No i fajnie. Jest to zawsze jakieś przeżycie. Współpracujemy głównie z Barką. To jest stowarzyszenie zajmujące się osobami wykluczonymi, które tak naprawdę z całego świata gdzieś tam próbuje Polaków, którym się nie udało za granicą, zawrócić na, w cudzysłowie, te właściwe tory. Mają oni swoje takie grupy w różnych miejscach i między innymi to jest jedna z tych grup, która po prostu prowadzi gospodarstwo rolne od iluś tam lat, a my z nimi współpracujemy od 6, od samego początku. Oni też nie są od podstaw rolnikami, oni się tego nauczyli i uczą się tego dalej. Między innymi na bazie podarowanej ostatnio książki o permakulturze jednej z polskich pisarek, Moniki Podsiadło. I teraz jakby rozwijają się w ogóle w stronę konopi, CBD i robi Zbyszek olejki. To jest strasznie fajna rzecz, mi się to podoba, ja też staram się używać zdrowia i kupować rzeczy w miarę na rynku i też mi to smakuje, ale w tym wszystkim jedna rzecz mi mała, rzecz mnie pasuje, z nimi niepokoi, to, że w XIX wieku ludzie jedli truskawieczki babuni, tam poziomki, na ogródkach żyli, nawet w XX i do dzisiaj niektórzy i żyli 40 lat i później stopniowo wchodziła chemia coraz... Stopniowo po prostu była coraz większa chemia, coraz większe świństwo było w jedzeniu, a dzisiaj to już zupełnie, a jakoś w tych krajach, gdzie jest takie euro, chemiczne jedzenie, wszyscy żyją najdłużej. A jak żyją? Jaki jest standard życia? Jak moi koledzy, którzy pracują i mają w tej chwili zawały i wylewy, jak oni żyją? Że żyją w sumie tam statystycznie, tam nie znam liczb, ale po prostu najdłużej się żyje tam, nie wiem, w Holandii, w Niemczech. Statystyka jest też dość wypaczonym systemem podawania informacji. Jedzenie. Także temat jest szeroki. To jest relacja. To odpowiedzialny za wzrost długości życia jest rozwój medycyny. Właśnie, że nie umierają dzieci przy urodzeniu i później też no i nie ma wojny, walk z bronią. Też by było ale są ludzie, którzy w wieku 35 lat biorą tabletki i biorą do końca życia. Tak, i na przykład rozpoznawalność nadciśnienia czy cukrzycy jest teraz dużo większa i też dużo wcześniej stosuje się w tym momencie farmakologię, tak? I zobacz, bardzo wielu 30-40-latków już teraz jest na lekach na nadciśnienie, bez których oni by umarli. To nie jest tak, że chemia jest zła, osobiście system nie wiem, czy jest zły, czy lekarze są źli. No nie, to wolę, nie wiem, może żyć nawet i brać chemię w wieku 20 lat, ale żyć co 50 lat powiedzmy, niż jeść z ogródka babuni i żyć 60. Spoko. Tylko, że ale oczywiście ja lubię to jednak, tylko że szukam dziury, tak? Tylko, że właśnie zobacz, jeżeli się rozejrzysz wokół, to ja widzę pełno młodych ludzi, dzieci z alergiami na mleko, na gluten. Kto by pomyślał 15 lat temu, że będziemy mieli, nie wiem, z 30 czy 50 miejsc w Poznaniu, gdzie można zjeść bez glutenu. Albo nawet więcej. A dlaczego? No dlatego, że są coraz większe potrzeby. Jakby nie było zapotrzebowania, to by nie było takich knajp. Więc i tak no samo nie było produktu. Zaczęłam chorować, dlatego się przerzuciłam na takie jeszcze zdrowsze jedzenie i zaczęłam się tym interesować, ale większość ludzi, ja znam bardzo dużo ludzi, którzy chorują i to są młodzi ludzie, więc to jest coś w tym jedzeniu. Ale każdy jest zapewne, nie zaprzeczam. Natomiast każdy podejmuje indywidualne wybory, jak co kto lubi, to tak robi. To też jest okej. Albo nawet to, że nie wiem.
tata jest sobie człowiek, nie wiem, ma dziecko, to dziecko przy komputerze cały dzień, no to powinno być skarlałe, blade i mieć, nie wiem, 150 wzrostu, a tutaj nagle wyrasta chłopak jakby prawie jak kulturysta, który się wychował przy komputerze. No ale gdzie oni są? Na hormonach? Na ulicach. Ale to oni są sterydalne, no to też słyszę biopę razem na siłownię. No wystarczy, że jedzą te ptaki, nie? Kurczaki. Kurczaki. Jaja, ale to nie jest rozmowa o medycynie. Mam dziecko wegetariańskie, 11 lat, od urodzenia wegetariańskie, jest chude, nie blade i też gra na kompie cały czas teraz na przykład, nie? Więc to nie ma zasady, po prostu kwestia wyborów. Tak natomiast prowadzimy też działalność edukacyjną i kulturalną w różnym zakresie, bo tak naprawdę to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb członków. Bo wy macie teraz siedzibę w Poznaniu? W Barce, na Zawadach. To jest tak jak się jedzie autostradą, taki nowy budynek jakby. Takie nowe budynki, no, taki kompleks. Ale to między innymi kolektywy mieszkaniowe, które gdzieś tam powołaliśmy rok temu, teraz troszeczkę mniej zaczęły działać. Natomiast przerosło nas zdecydowanie to jakby zainteresowanie ludźmi, bo ludzie rzeczywiście się interesują tym, może nie w naszym wieku, ale osoby starsze, z kim spędzą swoją starość i dlaczego chcieliby to zrobić z ludźmi o podobnym światopoglądzie, posiadające na przykład jakąś jedną kamienicę, w której mogą się samoorganizować i żyć. Zaprosiliśmy m.in. tutaj do Poznania Jurgena Hausera z Saksonii, gdzie mają tam kolektyw 60-osobowy i taki mały wręcz zameczek, na który się składają z emerytur po prostu niemieckich. No i fajnie to tam hula. Również na takich zasadach holarchiczno-socjalistycznych. Kolektywy kąpieliska i różnego rodzaju inne cudowne inicjatywy związane z ogrodnictwem. To oczywiście nie ma co przedstawiać, natomiast też gdzieś tam włączyliśmy się w Zielone Miasto i ostatecznie udało się nam też założyć mały ogródek, w którym będziemy kontynuować oczywiście nasze działania. Wygląda on w ten sposób na ten moment, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy i z niecierpliwością wyczekujemy wioski. Ty jeszcze nie mieliście plonów w tym roku, dopiero nie, przygotowujecie. Nie. Znaczy były, małe plony były, bo ludzie zaczęli siać wszędzie, gdzie popadnie, wiesz, także coś było. Ale ogród został przygotowany raptem półtora tygodnia temu. A ta permakultura co to jest? Permakultura to jest taki system, nazwijmy to, działania i sadzenia w zgodzie z ziemią, w pełni w zgodzie, tak? Bez użytku jakiejkolwiek chemii, jakby podpatrywanie natury, kiedy, w jaki sposób i co możemy robić, żeby to po prostu rosło i się rozwijało. Gdzie to jest? Tak jak na balkonie się robi. Na Zawadach. Na Zawadach. Jeszcze raz? Mamy też własną biblioteczkę. Mamy coraz więcej książek, oczywiście, przybywa i tak dalej, tak dalej. A poza tym mamy mikrowyprawy, narty, rowery, wypadki do kina, potencjówki, odczyty, warsztaty, wykłady i tak dalej, i tak dalej. Wiele tego było, mówię, jakby każdy, kto ma jakąś potrzebę, po prostu to organizuje. W tej chwili w niedzielę będą m.in. warsztaty z wikliny, organizowane przez Pinia Zjeżyc, który pięknie jest mistrzem wikliniarstwa. Ale mieliśmy m.in. Agnieszkę z Dunek, która robiła warsztaty z kosmetyków, w związku z czym u nas w kooperatywie od razu się pojawiły kosmetyki naturalne i fajne, fajne dla ciała, także zachęcam. No i cztery to temat związany z takim wyjściem szerzej trochę na zewnątrz, czyli nawiązywaniem relacji z innymi podobnymi organizacjami. Na ten moment to jest głównie temat związany z suwerennością żywnościową i Mileni Polska. Czyli temat WPR-u i ustaw, które będą wchodziły, czy też całej reformy rolnictwa, jakie będą wchodziły po roku 20. Przyglądamy się temu. Pierwszy raz się dowiedziałem, co znaczy. Tak, zapytałem. Co znaczy lobbowanie. Wcześniej o tym nie wiedziałem, ale teraz wiem. Po prostu jest to bardzo ważna i normalna, jak się okazuje, rzecz. Ale jak dzisiaj zresztą rozmawiałem z takim aktywistą z Katowic na temat tego, że jeżeli my nie zrobimy tego, to nikt tego nie zrobi. Jeżeli my nie dostaniemy się do urzędów miast i nie będziemy tego rozsadzać w cudzysłowie od środka, nie będziemy prowadzić tego oddolnego ruchu społecznego i tak dalej, to nikt za nas tego nie zrobi. A suwerenność żywnościowa jest takim bardzo, bardzo ciekawym, bardzo ciekawym tematem, bo u nas w Polsce są doskonałe warunki do tego, żeby wspierać małe rolnictwa niskoobszarowe. Ludzi, którzy
mają jeszcze jakieś areały, sadzili różnego rodzaju i zbierali swoje plony, ale na ten moment nie ma już osób młodych, bo osoby młode wyjechały do miast za lepszą pracą. No i w tym miejscu pojawiają się wielkoobszarowe, duże przedsiębiorstwa, które nigdy nie będą produkowały tego typu żywności, na której nam wszystkim teoretycznie powinno bądź mogłoby zależeć. No i w tym miejscu oczywiście się powstają te kooperatywy, tak, RWS-y, jakie też zresztą mieliśmy w Polsce na ten moment, w Poznaniu, na ten moment niestety ani dobrodzieja, ani wolna wola nie działają. Zobaczymy, jak to będzie na wiosnę, może się uda. No i Mileni Polska ma z założenia zrzeszać te wszystkie organizacje w Polsce pod takim właśnie jednym parasolem. No i między innymi włączać się w pracę w tej chwili koalicji bodajże Żywa Ziemia w działania właśnie tej całej reformy. U nas w Poznaniu to jest 420 gospodarstw domowych przez 6 lat działalności. Natomiast należy pamiętać o tym, że tak mniej więcej połowa z tego działa aktywnie, jak nie jeszcze mniej. U nas w Polsce to około 30 kooperatyw spożywczych, natomiast to często jakby raz jest więcej, raz jest mniej, to różnie fluktuuje. Tym bardziej, że część kooperatyw się przekształca w różnego rodzaju spółdzielcze inicjatywy, tak jak Kooperatywa Dobrze na przykład, jest stowarzyszenie, ma w tej chwili 2 sklepy w Warszawie. Według niektórych danych to 500 tysięcy odbiorców w całej Europie. W gruncie rzeczy to bardzo mało. Natomiast to są tylko i wyłącznie informacje tak zwane zrzeszone. Bo ile jest osób, które tak naprawdę żywi się we Francji czy gdziekolwiek indziej, zamawiając rzeczy bezpośrednio od swojej rodziny? To nie jest sprawdzane statystycznie. I tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tego jest znacznie więcej. No i teraz tak pokrótce, jak wyglądają na zakupy. We wtorki o godzinie 16:30 są dostawy, mamy pakowanie i od 18:15 mamy wydawanie. Wygląda mniej więcej tak? Zobaczymy, czy się uda. To trzeba przystąpić do tego, tak? Tak, jak deklaracja tak. Musi być jakaś. I tak podpisujesz regulamin. Tak. Czytałem to w gazecie. Naprawdę. To ciekawe, w jakiej gazecie. No nie pamiętam, może tak w polityce, czy gdzieś. Wyborcze. Szybko idzie. Szybko. Szybko. Ale teraz też się spotykacie w domu tramwajarza już? Nie. W tej chwili jesteśmy na Zawadach. Jesteśmy w Barce. Jest projekt, żeby zrobić kilka punktów w całym Poznaniu. Natomiast to jest na razie projekt. Niekoniecznie trzeba jechać, ponieważ my... Są dowozy sąsiedzkie. Dowozy sąsiedzkie. Czyli założenie chodzi o to, żeby poznać ludzi po prostu ze swojego firtla i się z nimi umawiać. Zamawiać do zakupu, a przy okazji rozmawiać na tematy społeczeństwa obywatelskie. Tak to czasem wygląda. U nas po prostu. Tutaj mamy jakby sesję wydawania. Siedzi tam koordynator, który sprawdza co, gdzie, jak. To są różnego rodzaju produkty, które są wstępnie pakowane w paczuszki danych osób. No tutaj mamy po prostu biesiadę. Lot na biesiadę. Każdy dostaje w czwartek lub piątek mail zbiorczy z tabelką. Te maile zazwyczaj są długie, one wyjaśniają dokładnie, jak to działa oraz co się będzie w danym tygodniu działo. Tak wygląda taka uproszczona tabelka. Możemy sobie tutaj zamawiać, mam imię, nazwisko i po prostu... Po prostu, nie? Tak, danych produktów, jak najbardziej. Możemy też sobie zaznaczyć właśnie dowód sąsiedzki. Różnego rodzaju produkty i tak dalej. Koniec zamówień w niedzielę, finał i blokowanie zamówień. Wtedy jest czas start, ale dla dostawców. Wtedy jakby reszta się ogarnia, żeby na wtorek zdążyć ze wszystkim. A nad tym wszystkim czuwają określone grupy zadaniowe. A właśnie w tej tablicy było, że pomidory bio, to są certyfikowane, czy to są, tak nazywacie je? To są te zwykłe pomidory. A nie, bo właśnie mówię bio, dlatego... No ale nie zwróciłem uwagi w tym miejscu. A bio to jest biorę. Bo my współpracujemy z Małgosią Stanczewską z biorę. I bio to jest. To już dużo wyjaśnię. Ja rzeczywiście nas zdziwiłem się, nie mamy czegoś takiego. Nie? U nas pomidory to są pomidory. Zdziwiłem no suszone zbiory na do końca października, bo już nie ma pomidorów, i czekamy na to, aż się znowu pojawi. Jak powiedziałeś o tym, ja ostatnio rozmawiałam właśnie z ludźmi, którzy tworzą tą kooperatywę w Hiszpanii. Oni tutaj w Swarzędzu dostarczają do marketu.
I właśnie ja się pytałam, jaka jest różnica, no oni nie kupują... To biomarketing. Oni nie kupują eko, dlatego że pomiędzy eko a nie eko teraz nie ma praktycznie żadnej różnicy. I to chodzi o to, jakie to są te gatunki, na przykład pomidorów, że to są, że normalnie pomidory nie rosną cały rok. No a te dostarczane do tych, no to one są, jakby są dostarczane zimą, no to one nie wyrosną, więc one dlatego to są takie odmiany. Znaczy, to są odmiany, to pewnie no tak. Są sypane. Są sypane. Ja widziałem ostatnio, jak wygląda Gibraltar. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś zrzutu po prostu tam satelita, coś tam. Okazuje się, że tam jest po prostu jedna wielka szklarnia. Mursy. No okej, przepraszam. Jedna wielka szklarnia. I to jest tak, że te szklarnie mają betonowe, po prostu wszystko jest beton. Powiem dalej, jest szklarnia i tam to wszystko w takich pudełeczkach i to jest eko. To jest ekologia, to jest nasza współczesna ekologia. Niewolnicy tam pracują z Afryki Północnej. Ludzie za grosze. Ci, którzy przeskakują i próbują się uciec z Libii i dostać się przez Gibraltar do Hiszpanii. Mnie na przykład doskwiera brak na rynku tych najpospolitszych, zielonych polskich winogron, takich jak u dziadka Józia na płocie rosną, przysłowiowego dziadka Józia. Po prostu czasami są na rynku azarsku u jednej pani i to nie zawsze, a wszędzie są te euro takie winogrona, wiadomo jakie, te takie co smakują jak płyn do mycia naczyń, gorzej lub lepiej oczywiście, czasami lepiej, ale są nie wiem, greckie czy jakieś tam hiszpańskie, ja nie mówię, że one są złe. Tylko, że po co, jak my mamy miliony płotów, miliony dziadków franków, u których rosną te winogrona. Tak uważam. I naprawdę one mi realnie lepiej smakują i jest wielki kłopot, żeby je dostać. A nie jestem na co dzień w takim miejscu, żeby zebrać. A u moich rodziców rośnie tak duża winorość, że oni nie mają co robić. No właśnie. I to się marnuje z kolei, no i koło się zamknie. No i dlatego są kooperatywy. Jeśli ktoś ma winogrono, właśnie, może dać winogrono i pan mógłby sobie je dać. Dlatego są też szabry. No nie, bo u nas na przykład w Poznaniu jest bardzo wiele miejsc, w których rosną, jak to się nazywa, przypomnij mi proszę. Ale co? Różnego rodzaju tam owoce, przecież jabłka, coś czytaliśmy. Rodzina, wrótki, stare. Nie, ale ja mówię o takich przestrzeniach, które jeszcze w mieście są niezagospodarowane. To jest na przykład. Mogę nawet, nie wiem, podpytać tego człowieka. Jest to człowieka znajomego, starszego. I my też, przepraszam, tak tylko dokończę. My się zaczęliśmy w pewnym momencie, też się informowaliśmy, gdzie co można zebrać, żeby po prostu zaprawić u siebie i tak dalej. Na nieużytkach. Na nieużytkach. Mogę dodać, to może to się przydać nawet, że mój znajomy ma, po prostu wynajmuje, tam ma warsztat stolarski na Junikowie i on jest otoczony dużym sadem, nieużywanym. I ten sad jest zarośnięty krzakami po prostu i tam rosną potężne ilości jabłek i tam parę tam sąsiadów może zbierze, a reszta się marnuje. Ja mogę, jak chcecie spytać tego pana, jakbyście potrzebowali, to mi powiedzcie, ja mogę spytać, czy pan może się zgodzić, a mi się wydaje, że zgodzi, jakby tak nie zgodził. No przynajmniej, bo ktoś wysprząta tam ten sad, bo potem jak są te zbiórki... Tak, to wszystko leży. Ja oczywiście nie. Oni to muszą zbierać worki. Bo ja tak zrobiłam, poszłam się zapytać, bo jabłonki u takiego księdza, po prostu co roku jabłka spadają. Poszłam się zapytać do takiego pana Józefa i mówię, czy mogę zebrać. Mówię, ale nie wiem, czy pani ma kompetencje. Mówię, no proszę pana, co ja mogę panu zabrać kilogram jabłek? I potem on się w sumie cieszy, potem dopiero zrozumiał, no, że w sumie to fajnie, bo on nie będzie musiał ich zbierać. Ale nie, bo jak coś trzeba dać w tej Polsce, to trzeba zmienić myślenie. To prawda. To o tych grupach zadaniowych jeszcze króciutko. Czyli mamy koordynatorów, pomocników, koordynatorów to są te osoby, które dbają o te sesje zakupowe. Można się wpisywać jako główni, pomocnicy, doświadczeni czy początkujący. Grupa opiekunów dostawców, które mają na celu właśnie dbanie o tych dostawców, jakby jeżeli tam jest jakiś problem, to albo sprawdzanie nowych dostawców i tak dalej. Grupę wprowadzającą dla członków nowych. Grupę informatyczną, grupę dziennikarską, grupę edukacyjno-kulturalną, grupę remontową budowlaną, ogrodowo-permakulturalną i ostatnią grupę przetwórców właśnie z Gitboxem na czele. Oraz grupę operacyjną, która jak w cudzysłowie właśnie ten szef dba tak naprawdę o to, żeby tam po prostu to wszystko działo. Jakby chodziło jak w jednym organizmie, jeżeli gdzieś jest jakiś problem, no to natychmiast po prostu reagowało na to, uzupełniało tą przestrzeń, uzupełniało to miejsce. Jeżeli ktoś ma ochotę do przyłączyć się, to 7-11, czyli 7 listopada i te spotkania są po prostu cykliczne, można to zrobić. Na Facebooku jest informacja na ten temat, jeżeli ktoś nie ma Facebooka,
to po prostu proszę podejść do mnie i sobie